Zapraszam Was dzisiaj na film o prezentach. Jako że nadchodzi właśnie ten czas w roku, gdy będziemy kupować i dawać ich najwięcej, postanowiłam podzielić się kilkoma refleksjami w tym temacie. Minimalistyczne prezenty to w moim odczuciu takie przedmioty lub aktywności niematerialne, które są dostosowane do potrzeb osoby, która ma je otrzymać. I to jest według mnie taka główna cecha dobrze dobranych prezentów. To osoba, która je otrzymuje, ma się z nich cieszyć i to dla niej mają być pomocne, ładne i praktyczne. Warto więc, kupując coś dla kogoś, mieć na uwadze nie to, co nam samym się podoba, na przykład jeśli chodzi o estetykę czy kolor, a to, co spodoba się i sprawdzi u osoby obdarowywanej. Myślę, że najważniejsza jest rozmowa z osobą, którą chcemy obdarować. Jeśli wiemy, że ta osoba nie musi i nie chce otrzymywać niespodzianki, to dobrze jest po prostu szczerze zapytać, czego teraz najbardziej potrzebuje i czy jest coś, co bardzo chciałaby otrzymać. Jeśli jednak nie chcemy w ogóle pytać o to wprost, to uważnie obserwujmy i słuchajmy, o czym ktoś mówi. Wyłapujmy w rozmowie, co się tej osobie podoba, czy sama wspomni przy okazji o czymś, co chciałaby akurat zakupić. Takie obserwacje możemy prowadzić przez cały rok i zapisywać sobie pomysły na prezenty dla poszczególnych osób w notatkach, na przykład w telefonie. Następnie, gdy już przyjdzie czas kupowania prezentów, będziemy mogli się wesprzeć swoimi zapiskami. Można rozejrzeć się również na profilach społecznościowych danej osoby i zobaczyć, jakie treści obserwuje, zorientować się, jakie produkty i marki ją interesują. To może być też dla nas taka podpowiedź. Możemy też zapytać innych znajomych tej osoby, czy czasem nie wiedzą czegoś o jej aktualnych, konkretnych zachciankach i potrzebach. Podpytać, co sądzą o naszym pomyśle na prezent w kontekście tego, co spodobałoby się obdarowywanej osobie. Warto stworzyć sobie też własną listę prezentową, na przykład na tablicy na Pinterestie, i zachęcić do tworzenia takich samych list swoich znajomych. Łatwo wtedy w razie potrzeby zerknąć na tablicę znajomej osoby i zobaczyć, co ma zapisane w swoich prezentowych zachciankach. Taka tablica daje nam też przy okazji podgląd na nasze własne zachcianki. Możemy wracać do nich po jakimś czasie i zastanowić się, czy jest to coś, co nadal chcielibyśmy sobie kupić czy otrzymać. Warto poruszać temat prezentów z bliskimi i zastanawiać się nad tym, kiedy i w jakich sytuacjach chcemy dawać sobie prezenty, a w jakich nie. Dostosujmy ilość i częstotliwość dawania prezentów do naszych wspólnych potrzeb. Nie róbmy tego, bo tak wypada, czy w takiej ilości, w jakiej według większości społeczeństwa powinno się dawać prezenty, a ustalmy swoje własne, praktyczne dla nas zasady, które będą nam służyć. Prezenty wykonane własnoręcznie to świetny sposób na podarowanie czegoś od serca. Oraz sposób na podarowanie prezentu, gdy nie mamy zbyt wielu środków, aby w danym momencie zakupić dla kogoś coś droższego. Samodzielnie można wykonać na przykład dobrej jakości przetwory, wypieki, sól do kąpieli, poduszeczkę na oczy do relaksacji, peeling, zakładkę do książki, świeczkę, brelok do kluczy, szalik zrobiony na drutach, obrazek z suszonych kwiatów, własnoręcznie stworzone kadzidło z ziół i wiele, wiele innych. Oczywiście takie przedmioty wykonywane własnoręcznie również dobrze jest dostosować do potrzeb danej osoby. Można też podarować własnoręcznie wykonane kupony, na przykład kupon na popilnowanie dzieci osoby obdarowanej, by zapewnić jej wolne popołudnie, kupon na pomoc w sprzątaniu i odgracaniu, kupon na masaż itd. Jeśli posiadamy jakieś talenty, przykładowo potrafimy grać na gitarze, możemy napisać dla danej osoby utwór i w prezencie go wykonać. Myślę, że znajdzie się sporo osób, które doceniłyby takie prezenty od serca.
Jeśli nie znamy dobrze osoby, której będziemy wręczać prezent, zdecydujmy się na przykład na prezenty spożywcze, typu dobra herbata czy kawa albo przekąski. Nawet jeśli nie przypadną one do gustu tej osobie, to łatwo będzie je przekazać dalej i się nie zmarnują. Takie rzeczy, które łatwo zużyć i skonsumować, to dobry pomysł na prezent, gdy w ogóle nie wiemy, co komuś zakupić, ale także sposób na prezent dla minimalisty, który nie chce otrzymywać fizycznych przedmiotów zajmujących w jakiś sposób przestrzeń. Myślę, że najlepiej zapytać, czego taka osoba potrzebuje. Osoby inspirujące się minimalizmem zwykle znają dobrze swoje potrzeby i wiedzą, co w danym momencie najbardziej by im się przydało. A na pytanie o to, co chciałyby dostać, też raczej zareagują z uśmiechem i docenianiem, ponieważ zauważą, że osoba obdarowująca chce wziąć pod uwagę ich podejście do życia i potrzeby. Warto stawiać również na prezenty niematerialne w zamian za rzeczy, dostosowując wybór takiego prezentu do potrzeb osoby obdarowywanej, możemy sprawić jej sporą przyjemność. Takie prezenty niematerialne to może być na przykład coś praktycznie darmowego, ale bardzo wartościowego, jak wspólny spacer w pięknym miejscu, piknik w parku, oglądanie zachodu słońca. Można również zakupić wejściówki na koncert, bilety do muzeum lub do kina, na wspólną praktykę jogi w pięknych okolicznościach przyrody, na sesję fotograficzną, na weekendowy wyjazd, na wyjście do ulubionej restauracji, do spa, wykupić dla drugiej osoby jakiś przydatny dla niej kurs lub zajęcia online, wykupić kartę prezentową do ulubionej restauracji, przeznaczyć wybraną kwotę w imieniu tej osoby na cele charytatywne itd. Jeśli macie jakieś pomysły na inne ciekawe prezenty niematerialne, to dajcie koniecznie znać w komentarzu. Warto korzystać z torebek prezentowych, które mamy już w domu i dawać im drugie życie. To jest taki najprostszy sposób na pakowanie w zgodzie z ideą Less Waste. Można też zbierać kartony, sznurki, wstążki, gazety i papier po różnych przesyłkach, a następnie używać ich ponownie do pakowania prezentów. W ten sposób nie musimy w ogóle kupować nowych prezentowych opakowań, które zwykle są też dość drogie jak na kawałek papieru, i dajemy rzeczom drugie życie. Jako opakowanie na prezent może nam posłużyć również prezent sam w sobie, na przykład dając komuś kosmetyczkę czy bawełnianą torbę lub chustę, możemy użyć takiego przedmiotu jako opakowania na resztę prezentu. Zabierając się za prezentowe zakupy, miejmy więc na myśli przede wszystkim tę osobę, której mamy prezent wręczać, oraz jej upodobania i potrzeby. Kupujmy z głową i pamiętajmy o tym, że najlepszym i w pewnym sensie darmowym prezentem dla naszych bliskich zawsze będzie przede wszystkim poświęcona im w pełni uwaga i wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Ci się filmik, to nie zapomnij polubić go i zasubskrybować kanał. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych filmach.